Panie Sławomirze, po raz kolejny możemy w Miejskim Ośrodku Kultury pokazać Pana bardzo ciekawe karykatury. Chciałabym zapytać, od jak dawna i kiedy nastąpił ten impuls, od którego Pan przecież z wykształcenia architekt i wieloletni wykładowca na Politechnice Łódzkiej w Katedrze Architektury, skąd to zainteresowanie tego typu rysunkiem? Pani Mario, to jest dziwna odpowiedź. Nie wiem. Rysunek uprawiałem od zawsze, ale to nie był rysunek, tylko to było świętokradztwo. Dorysowywałem karabiny, mając 2 lata, w albumach taty. Wszystkim ludziom, które na zdjęciach, które były prezentowane w książkach, w albumach. Nie wiem, skąd się to wzięło. Umiałem rysować. Po prostu rysunek sprawiał mi frajdę. Od maleńkości. I ten rysunek mi towarzyszy, ale to nie jest tylko karykatura. On mi towarzyszy do dzisiaj. Bardzo wszechstronnie. Natomiast karykatura to jest coś takiego, coś się ma. To coś, nie chcę świętokradztwa popełniać i mówić, że to jest talent, bo to nie jest talent. Ale wie pani, żyję w Łodzi, tu jest 600, przeszło tysięcy ludzi, a karykaturę tylko ja umiem robić. Na 600 tysięcy ludzi. Czyli coś się musi dziać w człowieku, że jest lepszy od 600 tysięcy. Ale jest to rysunek. Mało tego, nigdy nie uprawiałem złośliwego rysunku. Ale nieraz, na przykład wymyśliłem, będąc na Politechnice, nie lubiłem dziekana, prodziekana. No to narysowałem mu karykaturę. I wie pani, oglądałem konterfekty, w których występowała moja karykatura, na przykład w Paryżu na wieży Eiffla na drugim piętrze, w ubikacji, nad pisuarem. Bardzo było zadowolony i bardzo byłem urzeczony tym widokiem. Ale to jest normalny rysunek, niezłośliwy, gdzie ja próbuję znaleźć podobieństwo. Żeby być karykaturzystą, to ja nie zabiegałem o to. Jestem w związku karykaturzystów, nawet z legitymacją numer 3. Ale ja o to nie zabiegałem, mnie nie zależy i nie zależało na... I tutaj jest sprawa tego typu. Musiałem sobie wymyśleć w międzyczasie bezwiednie, bo ja w tym fizycznie uczestniczyłem, ale o tym nie myślałem. Musiałem znaleźć jakąś metodę, która mnie wyróżniała. Nie popełniałem plagiatów, nie rysowałem tak jak inni, tylko po swojemu. I rysuję do dzisiaj po swojemu, inaczej. Tak, to jest bardzo charakterystyczne i znany pan jest z tego, że popełniał pan tak zwaną kreskę arabeskę, jak to studenci pana sobie ustanowili, że pan ma coś tak charakterystycznego w tym swoim wykonawstwie, czegokolwiek, że widać pana rękę, czyli widzi pan i obserwuje pan ludzi i potrafi pan wychwycić te charakterystyczne dla nich cechy, które można zawrzeć w karykaturze i które jednoznacznie świadczą, że to jest właśnie ta osoba. Chciałam zapytać, w jaki sposób pan dobiera sobie
swoje osoby, które chce pan narysować karykaturę? W ogóle zdobycie ludzi, których się rysuje, jest trudne. Szczególnie jeżeli są to jakieś typy z pierwszych stron gazet, to jest to golgota. Natomiast nieraz mi się trafiało. Trafiłem kiedyś do Bonn, będąc 10 lat zresztą byłem wykładowcą, takim tak zwanym gastprofesorem w Fachhochschule Rheinland-Pfalz w Mainzu, czyli w Moguncji. I musiałem narysować polityków. Vogla, Genschera, kilku burmistrzów, no, i tak dalej. No, nie mogłem ich nigdy osiągnąć, tak przez znajomości dostałem kartę taką akredytacyjną i poszedłem do... I z tego zrobiłem dużą wystawę w Oberbürgermeisterstwie w Mainzu. I przy okazji robienia karykatury Jokielowi Fuchsowi, burmistrzowi Oberbürgermeisterowi, zrobili mi bardzo piękną wystawę karykatur polityków, których tam na miejscu nasze. Ale normalnie to, normalnie jest to anormalnie. Nie zdobywa się. Ludzie unikają albo chcą, nie mając ze mną kontaktu. Dziś jest internet. Genialna rzecz. Ja sobie stukam, umiem sobie wystukać bez pomocy Google i mam kogo chcę. I w ten sposób uzupełniłem posiadane karykatury, mówię o jakości. A przedtem no to rysowałem tak jak szło. Profesorów w szkole. Miałem jakąś dziwną panią, która była moją wychowawczynią, to jej nie lubiłem, ona mnie też, to ją narysowałem. I w ten sposób powstawał bank karykatur, ale ja tym się nigdy nie zajmowałem. Jak mi kazali zrobić albo mnie prosili, to ad hoc, to robiłem odręcznie. W każdym razie lubiłem. Ale to było we mnie. To był jak ten koronawirus w środku. To znaczy, jak pan patrzy na osobę, spotyka się pan z kimś, czy widzi w telewizji? Przepraszam, że wtrącam. Dodam opowiadanie o mojej kresce, ale słucham. Jeszcze, to znaczy, że widząc osobę, spotykając się z nią albo widząc w telewizji, czy oglądając czyjś portret, od razu pan wyłapuje te istotne elementy, które widziałby pan, że one świetnie nadają się do uwypuklenia tego na karykaturze? Tego też nie można tak zgrajszachtować. Są różne momenty. Ja nieraz rysunek robię 2 minuty, a nieraz 5 godzin. To się łapie albo nie. Panie Sławomirze, a czy każda twarz nadaje się do tego, żeby ją odtworzyć jako karykaturę? Nie każda. Natomiast podobieństwo można drogą żmudną zdobyć każdej osoby. Ale nie. Dlatego powiedziałem, że rysunek powstaje przez 2 minuty albo przez 5 godzin. Bo tak się rzeczywiście nieraz dzieje. Jest trudno narysować osobę o bardzo regularnych rysach. Spokoju jakimś wewnętrznym. Ale która nie ma żadnego punktu w swojej
fizjonomii takiego zaszczepnego. Oczywiście na pewno lepiej się rysuje osobę na białym papierze, która ma czarne włosy, a nie siwe. Oczywiście to też jest do przezwyciężenia, ale z łatwizną jest także to, ona jest tutaj automatyczna. Czyli innymi słowy, nie każda twarz się nadaje do szybkiego narysowania karykatury, a poza tym, no, bądźmy uczciwi, do maksymalnego podobieństwa będzie trudniej dotrzeć. No, słucham. A czy zdarzyło się panu, że ktoś się na pana obraził? Po nie, obejrzeniu swojej. Nie, to znaczy kobiety. Jak się rysuje kobiety, to jedna powie, że jest, mimo że ją się ładnie rysuje, mimo jej dodaje się urody, to ona jest niezadowolona z tego. No niestety nie wszystkie są mis jakiegoś środowiska obywatelskiego. Ale no, panie są niewdzięcznym. Idealni to są starzy ludzie, którzy się nie ruszają i cierpliwie siedzą, bo ich nie boli. Natomiast tutaj nie ma jakiegoś wspólnego mianownika problemu. Są zazwyczaj osoby ze świecznika są przeciwne. Tak długo, jak nie zorientują się, że im to jest bardzo przydatne w ich zawodzie albo w ich pozycji politycznej. Ale to wiecie państwo, jak to wygląda od podszewki. No. To jest pewna trudność. Ja mam problem. Mianowicie rysuję pędzelkiem. Nie rysuję ołówkiem. Szkicuję nieraz ołówkiem. Może nawet nie nieraz, zazwyczaj. Ale potem wykańczam rysunek już taki, który zostaje przekazany jako oryginał. Pokazuję go rysowany pędzelkiem i tuszem czarnym. I teraz proszę sobie wyobrazić, narysujcie państwo blondynkę długowłosą, czarnym tuszem i pędzelkiem. Proszę spróbować. No to teraz jeszcze ta kreska arabeska. Ta kreska to jest raczej związana z moim zawodem. Z tym, że z zawodem, no, z zatrudnieniem pracowałem na Politechnice, uczyłem dzieci rysunku na architekturze. Ja uważam, że architekt powinien umieć rysować szybko, a przy okazji powinien robić to przyzwoicie. I taką kreskę, takiej kreski nauczyłem się na swojej uczelni. Kończyłem Politechnikę Warszawską, Wydział Architektury. Byli tam nieźli profesorowie i nieźli nauczyciele. Ja od nich wiele się nauczyłem. Różnie rysowali, różnymi sposobami. No jakoś wychwyciłem to, co trzeba było i doprowadziłem do tego, że to, co normalny człowiek umiejący rysować, rysuje 2-3 godziny, to ja jestem w stanie zrobić przez pół godziny. I to jest kreska, która jest rysowana byle jak, szybko, z jakimś zamachem, a jednocześnie jest to kreska, którą można uspokoić.
nadać jej takie szlachetniejsze jakieś cechy. I to jest bardzo łatwe. I po prostu eksperymentowałem na studentach. I to się udało. Wszyscy rysowali szybciej. I to dużo szybciej. I w dodatku byliśmy jakimś wyróżnikiem w skali, no nie tylko zaścianka w postaci łodzi, ale co najmniej dwóch ościennych województw. Da się to zrobić, ale umiałem to przekazać. Przypadek. Ja nigdy nie liczyłem na to, że będę i nie chciałem być nauczycielem akademickim czy innym. Nie chciałem. Po prostu. No, ale stało się to faktem i trwało 30 lat. Ale studenci bardzo cenili sobie właśnie ten sposób podchodzenia do późniejszego zawodu architekta, ponieważ no w dzisiejszych czasach rzeczywiście wiele spraw załatwia internet. Niemniej jednak prawdziwy architekt powinien przede wszystkim patrzeć, umieć patrzeć i to, co widzi, przenosić na kartkę. I to sobie bardzo cenili. Tak. To ma się to oczko takie, które no, zajrzy w człowieka. Osobowość i takie chyba mam. No, w każdym razie te rysunki i te karykatury, które robię, staram się, żeby zawsze łapały podobieństwo. I innych nie uprawiam. I to mi się udaje. A ponieważ zrobiłem tego już w życiu tysiące, wobec tego no, mam potwierdzenie, że to jest właściwa droga. A że dzieci się nauczyły przy okazji, mówię o studentach, rysować szybciej, to jest no, przypadek, a jednocześnie na pewno mam tam mini udział. I przydaje się to bardzo architektom. I stąd jakiś chyba aplauz, który odbieram od młodych ludzi, odbierałem od młodych ludzi, który pozwala mi na właśnie takie traktowanie sprawy. Ale ja bym inaczej to określił. Ja się nauczyłem rygorów i sposobów, różnych sposobów rysowania od dobrych majstrów z warszawskiej Politechniki, z architektury. A ja to rozwinąłem, może troszeczkę zbaczając z tej sztywnej normalności i być może troszeczkę dodałem fantazji. I to jest moja kreska. Także, a przy okazji ona również występuje. Ja na przykład potrafię narysować kreskę odręcznie, taką, która jest geometrycznie idealna, idealnie prosta. Albo jest kółkiem. I wiele rysunków, które rysowałem, są tą metodą rysowane. Ale tego nikt nie robi na świecie. Na świecie. Jeszcze raz podkreślam. Nie w Łodzi. Rzeczywiście wygląda to tak jak druk, gdzie ktoś, kto to rysował, posługiwał się jakimiś narzędziami. Ale to nie jest ta kreska. Kreska jest pulsująca, zaczynająca się od kropki, byle jak rysowana, uspokojona i wyglądająca przyzwoicie. No, ma tam kilka takich haczyków, które dobrze jest znać. Ale one są wszystko bardzo łatwe i dostępne. Także studenci łapali to. I to jest moja kreska. Jesteśmy bardzo dumni i bardzo dziękujemy panu za to, że jako jedyni możemy przedstawić właśnie te pana zbiory pani przepięknych. Mario, to dzięki pani tylko możemy przedstawić, nie dzięki mnie. Ja jestem od rysowania.
Jesteśmy bardzo dumni i co prawda zwykle bywało tak, że przyjeżdżał pan na nasze wernisaże. Dzisiaj ze względu na pandemię z wielką przyjemnością odwiedziliśmy pana tutaj w pana domu, bo nasza wystawa będzie miała charakter zdalny, tak, takie ostatnio bardzo modne słowo, ale i też upatrując w tej postaci, tej wystawy, szansy i samych dobrych stron, mogę stwierdzić, że z pewnością tą wystawę będzie mogło obejrzeć dużo więcej ludzi, niż gdyby to było stacjonarnie u nas w Miejskim Ośrodku Kultury. Także serdecznie panu dziękujemy za to, że pan się zgodził, że nam pan przekazał te karykatury i mamy nadzieję, że po skończonej tej epidemii będziemy mogli jeszcze się spotkać w murach naszego Miejskiego Ośrodka Kultury. Bardzo dziękuję i bardzo chętnie się spotkam, ale wydaje mi się, że ja jestem tutaj na dalekim planie, także do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Korzystając z azylowego miejsca, którym jest moje mieszkanie, serdecznie zapraszam państwa na architekturę twarzy. Będę tam prezentował kilka swoich rysunków, karykatur i będzie mi bardzo miło, jeżeli państwo to obejrzą i wyciągając jakieś wnioski, podzielą się swoimi refleksjami. I zapraszam bardzo do krytycznego obejrzenia.